rezydentów działa od 2 lat. Mam niezwykłą przyjemność uczestniczyć w pracach Porozumienia Rezydentów od samego początku. Udało mi się swoją pracą zasłużyć na tytuł najpierw wiceprzewodniczącego, następnie przewodniczącego tej niezwykłej organizacji. Co mogę powiedzieć zatem? Że od 2 lat rozmawiamy z rządem, rozmawiamy na temat naszych postulatów, na temat tego, że trzeba to natychmiast zmienić. I to są tylko ciągle rozmowy, są powoływane zespoły i z tego nic nie wynika. I dlatego w końcu powiedzieliśmy 2 października dość. Szanowni Państwo. Tak jak kolega wspominał, mamy 4 grupy postulatów. Najważniejsza jest ich kolejność, bo bez tej kolejności nigdy nic nie zmienimy. Po pierwsze, trzeba zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 PKB. Tytuł z klasyka. Jeżeli się udało Czechom, to dlaczego nie nam? Podkreślę jeszcze raz, jesteśmy tu, żeby pomóc panu ministrowi zdrowia, bo widać, że potrzebuje on naszego wsparcia i należy przekonywać całą Radę Ministrów, że zdrowie jest najważniejsze i my do tego dążymy. Dlatego po pierwsze wzrost PKB, po drugie chcemy skończyć z tymi wielotygodniowymi, a nawet w wielu przypadkach wieloletnimi kolejkami. Czy to jest w XXI wieku normalne, że do kardiologa dziecięcego czekamy 4 miesiące? Czy to jest normalne, że nam do protezy stawu biodrowego czekamy nawet 2 lata? To jest niedopuszczalne. Tak nie może być. Pacjenci nie mogą na to czekać. Biurokracja w ochronie zdrowia. Szanowni Państwo, każdy z nas widzi, jak wygląda praca lekarza. 10 minut papierów, 5 minut dla pacjenta. Czy to jest normalne? Czy tak powinno być? Czy tego powinniśmy się uczyć? Czy to są wzorce zachodnie? Czy powinniśmy w końcu powiedzieć nie? I my mówimy nie. Musimy w końcu zacząć informatyzować służbę zdrowia, prowadzić do tego, żeby lekarz skupił się na leczeniu, a nie na sprawozdawczości różnego rodzaju. Nie od tego i nie do tego zostaliśmy powołani. Szanowni Państwo, problem kadry medycznej. Powiem Państwu, że ja się zadziwiam, ponieważ od wielu lat mówimy, i ja to mówię od co najmniej 4, moi poprzednicy mówią co najmniej od 20, i ciągle mówimy, że mamy za mało lekarzy, 2,2 na 100 tysięcy mieszkańców według OECD. Mówimy, że mamy za mało pielęgniarek, że za chwilę nie będzie miał kto się pielęgnować i opiekować naszymi pacjentami. Bo to są fakty. Średni wiek pielęgniarki w tym kraju jest tak zatrważająco wysoki, że naprawdę niedługo nie będziemy mieli z kim współpracować jako lekarze. Później popatrzmy, jak wygląda sytuacja całego innego personelu medycznego. Przecież to nie jest normalne. Nie powinniśmy się zgadzać na to, że średnio na 1000 mieszkańców mamy najniższy współczynnik ilości całego personelu medycznego. To jest niesamowicie zagrażająca sytuacja w życiu pacjentów. I my na to nie mamy zgody i nigdy na to się nie zgodzimy. Szanowni Państwo... Szanowni Państwo, i chyba ostatni postulat, i ku naszemu zdziwieniu wyciągany jako pierwszy. Ale on jest ostatni, dlatego że jako personel medyczny my głównie myślimy o pacjencie. A dlaczego tak sądzimy? Drodzy Państwo, to jest taka mała książeczka. Nazywa się Kodeks Etyki Lekarskiej. I w tym kodeksie, w paragrafie 11 jest wyraźnie napisane, co powinien robić lekarz. I po co powinien walczyć, i po co ja dzisiaj stoję tu przed Państwem, i po co zaangażowałem się w pracę Porozumienia Rezydentów. Lekarz winien zabiegać o wykonywanie swego zawodu w warunkach, które zapewniają odpowiednią jakość opieki nad pacjentem. I dlatego walczymy głównie o pacjenta. Szanowni Państwo, odnosząc się do naszego ostatniego postulatu. My nie walczymy, jak to się próbuje przekazywać, tylko o pensje rezydentów.
zwalczenia wynagrodzenia w całej ochronie zdrowia. Dlatego, że pensje lekarzy są niskie. Lekarzy rezydentów są drastycznie niskie. Bo o pensjach pielęgniarek to może już nie wspominajmy, bo również sięgają dna. Nie możemy w końcu godzić się na to, co się dzieje. Dlatego, że żeby dobrze funkcjonował system opieki zdrowotnej, to z jednej strony musimy mieć pieniądze na leczenie pacjentów, ale z drugiej strony musimy mieć kim leczyć. Musimy w końcu zaprzestać tej polityki, że lekarze wyjeżdżają, pielęgniarki wyjeżdżają. Musimy stworzyć tutaj, na miejscu, w Polsce warunki godne, żeby oni chcieli tu zostać i leczyć w Polsce. Bo my wszyscy tutaj chcemy leczyć w Polsce, prawda?